Witam na pomeczowej konferencji po meczu o mistrzostwo trzeciej ligi, w którym zmierzyły się drużyny Unii Turza Śląska i Gwarka Tarnowskie Góry. Przypomnę, że gospodarze Unia Turza Śląska wystąpiła jako w roli gospodarza na stadionie miejskim w Wodzisławiu. Są z nami trenerzy obydwu zespołów. Poproszę o pomeczowy komentarz trenera drużyny gości, pana Bartłomieja Cymersa. Witam. Na pewno jesteśmy zadowoleni z wyniku, nie jesteśmy zadowoleni ze stylu gry. Na pewno ciężko było tutaj o grę taką, jakbyśmy chcieli, natomiast dzisiejszym naszym celem było po prostu zdobyć 3 punkty i cieszę się, że zrealizowaliśmy to. To był nasz cel na dzisiejszy mecz. Pierwsza połowa ułożyła nam się kapitalnie, bo prowadziliśmy 3-0 po fajnej grze, po bardzo dobrej grze, jeżeli chodzi o organizację gry w obronie. Niestety druga połowa, nie mogę już tak bardzo dobrze pochwalić moich zawodników za występ, bo tak naprawdę Unia Turza nawet mogła doprowadzić do remisu, natomiast w tym momencie dla nas najważniejsze jest zwycięstwo. Tydzień temu przegraliśmy ze Ślęzą, grając bardzo dobrą pierwszą połowę, kontrolując przebieg gry na naszych zasadach, a koniec końców przegraliśmy. Także bardzo doceniamy dzisiejsze zwycięstwo, jest dla nas bardzo ważne i to daje ogromnego kopa do dalszej pracy tej młodej drużyny, bo myślę, że warto podkreślić, że dzisiaj znowu w składzie tak naprawdę mieliśmy tylko dwóch zawodników urodzonych przed 2000 rokiem, a to pokazuje, jak duży potencjał i jak jeszcze dużo grania przed tą drużyną. Cieszymy się i wielkie gratulacje do mojej drużyny i przygotowujemy się tak naprawdę do kolejnego spotkania ligowego. Poproszę o pomeczowy komentarz trenera drużyny Unii Turza Śląska, pana trenera Darka Kusa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No my niestety w minorowych nastrojach, natomiast to co powtarzaliśmy chłopakom, bramki decydują o obliczu meczu i do 15 minuty mieliśmy dwie niezłe sytuacje przy wyniku 0-0. Natomiast później tak naprawdę dwie piłki ze stałego fragmentu, to znaczy rzut wolny z 40 metra na połowie przeciwnika. Daje mi się zaskoczyć zbyt łatwo. I później rzut rożny, tak, w którym no nie ma prostszej zasady jak krycie po prostu 1-1, piłka gdzieś się odbija nawet od pleców i oto mamy do zawodników pretensje, że zbyt łatwo te bramki straciliśmy. Natomiast dobra na pewno była reakcja drużyny. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że potrzebujemy bramki, chcieliśmy ją zdobyć jak najszybciej. Niestety myślę, że jeżeli ta bramka padłaby szybciej, to bylibyśmy w stanie jeszcze ten mecz odwrócić. Za to duże słowa uznania dla chłopaków. Jeżeli poprawimy grę w defensywie jako cała drużyna i będziemy świadomi tego, że tak łatwo bramek nie możemy tracić, to my jesteśmy w stanie powalczyć i wygrać z każdym, co udowodniła druga połowa i czasami to, co powiedziałem już na początku, bramki decydują o obliczu meczu i tak naprawdę dzisiaj można powiedzieć 2-3 centymetry brakowały do tego, żebyśmy odwrócili ten mecz, przynajmniej zremisowali go, bo poprzeczka po strzale Kuczery tak naprawdę trochę łutu szczęścia zabrakło. Natomiast myślę, że każdy jest świadomy tego, jak chcieliśmy zacząć, nie udało się i musimy zebrać się wszyscy i w następnym meczu powalczyć o pełną pulę. Na pewno jest to troszkę inna specyfika gry i zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast mamy też dużo nowych chłopaków i tak naprawdę dla nich, czy gra na naszym stadionie w Turzy, czy tutaj na Odrze, no to jest też nowy stadion, ale nie ukrywam, że no jak patrząc na tabelę, na rozgrywki wiosny, to tak naprawdę 9 meczów mieliśmy u siebie, 6 na wyjeździe, troszkę to się odwróciło. Graliśmy całą okres przygotowawczy też na boisku większym niż to nasze w Turzy, także myślę, że tu też z adaptacją nie ma takiego większego problemu. Zapadła taka decyzja, wszyscy byli tego świadomi, także nie chcemy zwalać na to, czy boisko większe, czy mniejsze. Po prostu musimy na pewno nie dawać się tak łatwo zaskakiwać, jeżeli chodzi o grę w defensywie, bo to były naprawdę banalne błędy, za łatwo przeciwnik doszedł
zdobył te bramki. Tak naprawdę nie przypominam sobie sytuacji, oprócz trzech chyba celnych strzałów w pierwszej połowie Gwarka i wszystkie wylądowały w bramce. No i do przodu my sobie poradzimy, ale ja nie mówię, że tylko obrońcy i bramkarz bronią, tylko cały zespół broni. Dziękuję trenerom za podsumowanie spotkania i zapraszam 16 marca na spotkanie tu do Wodzisławia, gdzie Unia Turze Śląska zmierzy się z rezerwami Śląska Wrocław. Serdecznie zapraszam.